skoro książę i tamę. Strata czasu. W zeszłym tygodniu było lepsze. Ruszaj się. Nie masz po co się tu kręcić. Aloy, co sprowadza cię do Południka? Zagrożenie. Zaćmienie wkrótce zaatakuje, od zachodu. Wraz z armią starożytnych maszyn bojowych. Ale nie to jest najgorsze. Przyniosą jakiś umysł, boga, demona, maszynę. Sama nie wiem co. Nazywają go Hadesem. I nie zależy mu na Południku. Pragnie iglicy. A kiedy tam dotrze, to wyślę sygnał, który przebudzi więcej maszyn. Więcej niż zdołamy pokonać. I będzie po wszystkim. Nie można do tego dopuścić. Staram się zrozumieć, ale odpowiadam za Południk. Południk nie jest celem. Musisz chronić iglicę. Może należy wykorzystać straż. Tak. Poślij ich do iglicy. Eren zna Aloy, nie zakwestionuje rozkazu. Każ straży miejskiej umocnić zachodnią grań. Będą mogli bronić i Południka, i Oświecy, gdzie jest iglica. Aloy, pozwól, że przeproszę za swoje zachowanie. Po tym wszystkim, co się stało z Ersą, nie byłem sobą. Jeśli mamy walczyć na krawędzi życia i śmierci, wolałbym, żebyś mi wybaczyła. Wybaczam ci. Tylko nie myl mnie z nią więcej, proszę. Nawet król może zrozumieć swój błąd. Dobrze. Cieszę się, że mamy to już za sobą. A teraz przygotowanie obrony zajmie dużo czasu. Proszę, powiedz mi, co wiesz o naszych wrogach. Wszystko. Nie wiem jak ze wszystkim, ale powiem ci to, co mogę. Tyle szybko. Panika w mieście tylko stworzy nowego wroga. I pokazujcie mi każdego nowego przybysza. Ach, Aloy. Na umocnieniach grani i przy iglicy trwają przygotowania. Wieści rozesłano po całym królestwie. Sojusznicy ofiarowali pomoc. Jedni za Południk, a inni za okruchy. Ale wielu przyszło tutaj. Dla ciebie. Dla mnie? Nie bądź taka skromna. Grań będzie linią frontu. Działa tam nasza straż? Tak, wzmocniona siłami nieregularnymi, o których mówiłem. Armaty Oseramów, które zbombardowały mury Południka, teraz nas obronią. Zapraszam na obchód umocnień. A iglica? Jest tam Erend ze strażą? Naturalnie. Zderzają się napierśnikami i ćwiczą okrzyki wojenne, jak sądzę. Pod iglicę przybyli również członkowie Nora. Odrzucili ofertę audiencji u króla. Spróbuj z nimi porozmawiać. Dobrze. Jedyne, co możemy zrobić, to czekać na atak. Właśnie.
Nie lubię tego uczucia, ale nasi zwiadowcy w Znaku Zmierzchu donoszą, że na zachodzie jest spokojnie. Więc jeśli masz coś do zrobienia gdzie indziej, wykorzystaj ten czas. Poza tym udało mi się załatwić ci mieszkanie Olina Delversona. Możesz tam spać, jeśli ci się uda. Czas na dyskurs. Nie, barwną rozmowę. Mieszkanie Olina sprawia wrażenie pustego. Powinnam iść spać, czy może o czymś zapomniałam? Słońce nad nami czuwa. Czuje na nasze bramy, to prawda? Walka zaraz. Polerowałeś zbroję, Woody? Oczywiście. A to nie jest trochę... Co? Petra! Oto i ona, gość honorowy. Wiedziałam, że coś w tobie jest. Wyklepana z materiału na prawdziwego wodza. A nie mówię tego każdej Nora, co wpada do miasta. A często się to zdarza?
Musiałam zbudować mur przed nimi. Dobrze, że jestem uparta. Brakuje mi naszych rozmów. Marat kazał mi sprawdzić miejski arsenał. Stan broni całkiem niezły. Jak to u Oseramów, nie? Były prawdziwą ozdobą kuźni sprężyny, więc jeszcze większą dumą je ulepszyłam. Mogę spróbować? Każdy chce spróbować. Bardzo proszę. Te cele powinny być nieco mniej waleczne niż tamci bandyci. Naprawdę szeroko wali. Nie trzeba nawet celować. Słońce zrobił się zbyt miękki. To przez... Aloy! A nie mówiłem? Mówiłeś, Ted, ale przecież byłeś ranny. Wyleczyłeś się? Tak szczerze, to gdybym walczył, pewnie bym zginął. Ale bez obaw. Zostawię to innym, Nora, w iglicy. Dlatego mam zapasy. Kardża mianowali mnie honorowym kwatermistrzem, cokolwiek to znaczy. Brzmi imponująco. Nawet mi się podoba. Będziemy rozstawiać broń i lekarstwa pod tymi sztandarami. Może ci się potem przydadzą. Aloy... Gdy weszłaś do góry, czy bogini dała nam szansę? Nie musiała. Wiem, że możemy tego dokonać. Może i tak. Jak myślisz, Seram, ilu ludzi zabijesz naszego króla? Całej ilu będzie to trzeba. Zdrajca. Uwielbiam, kiedy tak mówisz. To takie... Witaj, Aloy. Nie. Nie kłaniać się, namaszczona tego nie lubi. Nie lubi też, kiedy nazywa się ją namaszczoną. Dobrze, że tu jesteś, Varl. Dałem słowo. A co sądzisz o południku? Zobaczyłem wiele nowych rzeczy, odkąd cię poznałem. Dziękuję ci. Co się dzieje? Chcesz wiedzieć? Dobra. Jestem w nieczystej, obcej krainie, broniąc niewiernego, dziwacznego dla mnie miasta przed czymś kompletnie niewyobrażalnym. A ty, po wszystkim, co się stało, czego dokonałaś, czuję, że powinienem paść na kolana i wielbić cię, ale wiem, że tego nie chcesz. O, musi ci być naprawdę ciężko. Dzięki, że przestrzegłeś Nora, by się nie kłaniali. To naprawdę ostatnia rzecz. Przesadzasz.
Dołączyli do walki, bo namaszczona ich wezwała. Dlatego przybyłeś? Nie. Ja przybyłem, żeby cię ujrzeć. No i trzeba walczyć z metalowym diabłem, bo tak mówi bogini. Albo ty tak mówisz. Myślę, że obie się cieszymy. Dobrze, że tu jesteś. Ja też. Co to za goście? Mówią na siebie zaćmienie. Co to w ogóle znaczy? To kiedy księżyc zasłania słońce, durniu. I to ma niby być straszne, czy coś? Nie wiem. To byli Kardża, a Kardża zawsze marudzą o słońcu i cieniu. Jak to byli Kardża, to jacy mogą być mocni? Tak, najlepsi mają jakieś piórka. Powyrywamy im je z tyłków. Nie bądźmy zbyt pewni siebie, chłopaki. Aloy, do czego doszło? Gotujemy się do walki. Tyle, że tym razem tych złych jest o wiele więcej. Z czym się zmierzymy? Nie jestem pewna, ale będzie ich wielu i będą mieli maszyny. Jeśli się przedrą, nie tylko Południk upadnie. Cały świat będzie wtedy stracony. To poważne. Walka w sam raz dla nas! Co nie? Gdzie zawsze walczy straż? Na pierwszej linii! A czemu? Za lepsze niż żelazo! I co tu będziemy robić? Walić w nich jak łosy nie będą stać! To jest! Słyszysz? Nikt nie wygra ze strażą. Walczymy za Południk. I za ciebie. Dzięki, Erend. Arysa byłaby dumna. O ile wygramy. Jest wyższa niż najwyższe drzewo. Kardża. Dowódczyni. Dowódczyni... Wyglądasz nieswojo. To nie jest miejsce dla Nora. Dla mnie też nie. Mam zamiar stanąć do walki z metalowym diabłem, chociaż należę do świętej ziemi. Złodźga mnie tutaj niczym ostrze strzały. Naprawdę bardzo mi przykro. Nie przepraszaj. To się skończy. Moja włócznia, moje słowo. Ratować się, kto może! Mogłaś spać spokojnie, Elizabeth, niosąc na barkach taki ciężar. Jak dawałeś radę, Rost, po tym jak straciłeś swoją rodzinę?
Silence? Jesteś tam? Duchy dzisiaj nie odpowiadają. Pani, znaki od zachodu. Król Słońca Awad czeka na ciebie w świątyni. Że ogniska gromadzą siły do ataku na bramy miasta. To nie są ogniska. Zatem co? Koniec. A przynajmniej początek końca. Uśmiercacze? Do armat! Do armat! Już! Na słońce! Słuchajcie jej! Warci gotowi! Wszyscy gotowi do strzału! Armaty je powstrzymają? Zaraz się przekonamy. Wyślij posiłki! Aloy, nie! Potrzebujemy tych armat! On cię zabije! Nie tym razem! Trzeba było walczyć w kręgu słońca. Po co was?
A Hades jest następny. Podziemny cień mnie ocali. Nie mogę. Thank you.
Aloy! 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 Na wszechmatkę, żyjesz? Myślałem, że cię zabili. Reszta? Czy oni... Nie, nie. Ranni, ale w większości żywi. Maszyny spaliły wioskę, ale parły dalej. Kierowały się ku iglicy, ciągnąc to coś ze sobą. Znajdź kryjówkę. Ja muszę iść. Spójrzcie na prawdziwe słońce, demony cienia! Tutaj jest moje miejsce, Aloy. Ale ciebie wzywa iglica. Hades zaczął nadawać. Rozpoczął transmisję. To znaczy, że przedarł się przez obrońców. Nora. Strażnicy Arenga. Muszę się tam dostać. Dalej. Nie mogę się zatrzymać. Wiedziałam, że nie będzie łatwo. Muszę dać z siebie wszystko. Aloy! No, to widać. Sądziliśmy, że padłaś na Grani. Nie, Grani padła na mnie. Słuchaj, nie zostało wiele czasu. Muszę stawić czoło Hadesowi. Nie sama. To moja walka. Nie mogę was prosić o pomoc. I tak mieliśmy zaatakować, nie? Tak.
Drost i Sokół, ruszamy. Powinnam odmówić zapasu. Ostatnia szansa. Główne obejście gotowe. Aktywacja wymaga autoryzacji. Elizabeth Sobek. Alfa 1. Główne obejście aktywowane. Kasowanie protokołu wyginięcia.
porządku. Przepraszam. Gdzie skończyłam? Opowiadałaś historię. A, tak, więc... Jak mówiłam, to był zestaw... Mały elektronik, ale podpięłam kable do akumulatora, no i trawa zapłonęła. A potem rosnąca obok wysoka sosna też stanęła w płomieniach. Miała może 100 lat. Pytanie. Ile miałaś lat? 6. Szczęśliwie mama była w domu i szybko wezwała straż pożarną, a potem zabrała mnie na trawnik i pokazała martwe ptaszki, bo na drzewie były gniazda. Pytanie. Jak się czułaś? Nie wiem. Krzyczałam, że mnie to nie obchodzi. Wtedy mama ujęła moją twarz i powiedziała... Wiesz... Pytanie. Co powiedziała? Że musi mnie to obchodzić. Powiedziała... Elizabeth, bycie mądrą nic nie znaczy, jeśli nie uczynisz świata lepszym. Twój intelekt musi służyć czemuś dobremu. Służyć życiu, nie śmierci. Często wspominasz o matce, ale sama nie masz dzieci. Zabrakło mi czasu. Chyba dobrze się złożyło. A gdybyś je miała, Elizabeth, czego byś dla niego lub dla niej chciała? Chyba... Chciałabym, żeby ona była ciekawa. Uparta, nawet niepowstrzymana. Ale na tyle współczująca, by uleczyć świat. Choć troszkę. W każdym razie, to by było na tyle. Pora na sen. Przyjemnych snów, Elizabeth. Dziękuję. No to do jutra. Witaj, przyjacielu. Pamiętasz mnie? Mamy wciąż tyle do omówienia. Tyle rzeczy zataiłeś. Twoi panowie na przykład, którzy przebudzili cię sygnałem. Wiedza to potęga, prawda? Cóż, zacznijmy.